ktoś poderwał dziewczynę. Co? Chciałem, żebyś poderwał dziewczynę. Jest fajna, spodoba ci się, naprawdę. Ale jak? Powiedz, o czym to jest dla ciebie film? Przede wszystkim to jest opowieść o bezrobotnym aktorze, który nie może wykonywać swojego zawodu, bo przydarzyła mu się jakaś taka psychiczna blokada, która polega na tym, że jak staje przed publicznością, to nie pamięta tekstu. No i to dla aktora jest śmierć. No, znaczy jest to śmierć i to jest niestety super komiczne też. I w życiu tego człowieka pojawia się pracownik opieki społecznej, który składa mu taką dziwną propozycję, jakby zwraca się do niego jako do aktora, żeby dla niego poderwał jedną dziewczynę. Nagle się okazuje, że ci bohaterowie właściwie są w jakiejś fabule, jakby coś się tam wydarza między nimi, ale że to, z czym oni się konfrontują naprawdę, no to jest jakimś takim strachem przed zwyczajnością, czyli jakby to, co jest gdzieś jakoś współcześnie podskórne, bo jakby wszyscy w jakimś sensie albo czujemy taki przymus bycia kimś wyjątkowym, jakby robienia czegoś wyjątkowego, ale tak naprawdę części z nas w ogóle to jest do niczego niepotrzebne. Innej części jakby może to jest i potrzebne, ale nie są w stanie się po prostu wybić na jakąś oryginalność. A jeszcze ktoś inny cierpi ze względu na swoją oryginalność. Znaczy cierpi ze względu na to, że jest faktycznie niezwyczajny. Po prostu zrobiłby wszystko, żeby być tylko zwyczajnym. Krążą legendy o tym, że sprzedałeś mieszkanie, żeby zrobić film. Cała Warszawa o tym mówi. Powiedz, na ile rzeczywiście, dużo poświęciłeś, żeby zrobić film? Na ile było moje mieszkanie? Nie, to było w całości moje mieszkanie. To nie są legendy, niestety. Jakby to były legendy, to chyba by było prościej. No ale no, tak się stało, no trzeba coś było, trzeba było jakoś to zacząć. Bo to jest taka, mam wrażenie, że jednak bardzo osobista historia, nie wiem na ile twoja, ja o to nie pytam, ale wynikająca z obserwacji 30-latków. To chyba jest też tak, że udało się, przez to, że się nie zrobiło tego jednego czy drugiego projektu wcześniej, no to udało się chyba zebrać jakąś paczkę obrazów, paczkę doświadczeń, obserwacji i zdążyć się też wobec nich zdystansować. Znaczy, że to, co chyba jest najważniejsze, to, że przez to, że to nie jest jakiś projekt, z którym ja chodziłem przez lata, albo myślałem o tym, że koniecznie muszę zrobić ten film, albo że myślałem o tych bohaterach przez lata, w ogóle nie myślałem. Znaczy, ci bohaterowie jak przyszli, zostali napisani i po prostu nakręciliśmy film. To było akurat fantastyczne. Znaczy, nie miałem w ogóle tych ludzi wcześniej w głowie. Ale to nie znaczy, że nie było jakby pewnych doświadczeń w głowie, które przez to, że jakby nie cisnąłem na to, żeby koniecznie zrobić taki film, że w ogóle zastanawiałem się nad tym, żeby zrobić film o 30-latkach, w ogóle nie myślałem o tym, żeby zrobić film o 30-latkach. Znaczy wiedziałem o tym, że chcę zrobić film o czymś, co wiem i co wobec czego mam jeszcze poczucie humoru już jakieś. Znaczy ani jest to jakimś ciśnieniem, które muszę wyrazić, bo muszę powiedzieć coś ważnego. Znaczy, kiedy coś ważnego, to mi się wydawało, że miałem 25 lat, to trzeba powiedzieć, a teraz to trzeba powiedzieć coś, nie wiem, może ciekawego. A ten tytuł intrygujący, Heavy Mental? Geneza była bardzo prosta, no bo oczywiście tam mamy tych dwóch bohaterów, gdzie jeden jest jakby przedstawicielem tej strony jaśniejszej, ten główny bohater, który ma blokadę psychiczną i jest aktorem, chciałby zrobić coś wartościowego, coś istotnego, no, a drugi jest przedstawiciel tej ciemniejszej strony, ten, który chodzi ubrany na czarno i ten, który słucha heavy metalu. No jakby złożenie tych dwóch sytuacji, czyli jednego człowieka, który ma pewną blokadę psychiczną, która nie wiadomo tak naprawdę skąd się bierze. No, u nas w ogóle nie wiadomo skąd się biorą takie rzeczy. No jest to jakiś fragment mentalu jego, a drugi jest z kolei heavy metalowy. Więc wychodzi heavy mental. Jak sobie tak dosłownie przetłumaczyłem, jednak co to znaczy to heavy metal po angielsku? To jest mental, to jest czubek po prostu, nie? Więc taki po prostu ostry czubek. No i w gruncie myślę, że tak, że to jest o ostrym czubku. Tylko nie wiadomo, który z nich jest ostrzejszy, nie? Tak, słucham. Dzień dobry, nazywam się Piotr Lubas, jestem pracownikiem... Czy rozmawiam z panem Mariuszem? Tak, przy telefonie.
Dwie role w filmie grają osoby, które nie są tak znane powszechnie. Jedną gra Piotr Głowacki. Czy oni są na przykład koproducentami filmu, czy po prostu się stwierdzili, że chcą w tym wziąć udział? Właściwie mamy chyba koproducentów z 30, jeżeli chodzi o ekipę twórczą, dlatego że żeby zrobić ten film, no to oczywiście oprócz tego, że trzeba sprzedać mieszkanie, czego nikomu nie życzę, to co akurat wszystkim życzę, trzeba założyć kolektyw filmowy. I kolektyw filmowy, czy taką nieformalną spółdzielnię twórców filmowych, którzy dostają do ręki tekst, mają mnie przed oczami i przed uszami i decydują, czy chcą w to wchodzić, czy nie. I wiadomo, że to, trochę ich to będzie kosztować, trochę to potrwa, ale mogą się zdecydować, czy warto, czy nie. No i okazało się, że było warto i że ten kolektyw filmowy się udało zebrać w ciągu miesiąca. No to było jakoś super błyskawicznie. Zresztą to musiało być, bo jakby się nie udało zebrać ich w ciągu miesiąca, to by guzik z tego wyszedł po prostu. Że jakoś chyba spotkaliśmy się z ludźmi, którzy się nawzajem lubią, no to wszyscy stali się koproducentami tego filmu i teraz wszyscy liczą na to, że jednak mimo wszystko coś z tego będą mieli. Te rzeczy powinny się łączyć. Jesteśmy za starzy już na to, żeby nie mieć też takiego poczucia, takiego podbudowania, że to jednak miało jakiś sens dla widza, miało jakiś sens dla kina, po prostu dla kinematografii, nie? Że po prostu się robi film, gdzie po to, żeby ludzie przyszli, zobaczyli ten film, żeby mogli o nim rozmawiać, żeby o nim myśleć i to się wyraża w pieniądzach też, no bo akurat tak się składa, że się za bilet jeszcze płaci. I gdzieś to jest jakaś taka gratyfikacja, która mówi trochę oczywiście, nie możesz sobie kupić nie wiem, jeden obiad więcej, ale oprócz tego wierzę tym, że faktycznie ludzie chcieli wydać pieniądze po to, żeby zobaczyć ten film. Przepraszam, poprosimy rachunek. A myślałam, że coś zjemy, nie jesteś głodny? Kartą czy gotówką? Wszystko okej? Okay? Pomyliłem się, kartę poproszę. Masz jakąś publiczność, do której byś szczególnie chciał trafić? Jest coś takiego jak klucz taki, nie? W którym się myśli, jakby jaka, do kogo się mówi, ale ja mam wrażenie, że bohaterowie filmu gdzieś tam zawsze jakieś elementy takie jak fabuła, temat, no to są jakieś preteksty do opowiadania, bo jakby celem jest to, żeby uchwycić kawałek nawet nie rzeczywistości, tylko jakiegoś obrazu świata, który jest w miarę świeży, jakby, który jest autentyczny. I taki obraz świata myślę, że każdy chce przyjść zobaczyć. Znaczy, każdy chce przyjść zobaczyć, jakby wreszcie nie musieć chodzić po tych ulicach, nie musieć jakby załatwiać tych swoich spraw, tylko usiąść i zobaczyć świat, jak on wygląda w momencie, kiedy oni siedzą, a ktoś inny się rusza. I w związku z tym myślę, że jakby powyżej tego 16 roku życia, dlatego że dzieciom bym nie zalecał jednak pewnych scen, które rozgrywają się w naszym filmie, ale powyżej 16 roku życia zapraszam wszystkich do tej górnej granicy. I będziecie to też dystrybuować w jakiś taki sposób spółdzielczy, czy szukacie dystrybutora? Jesteśmy otwarci na bardzo poważnego dystrybutora, także mam nadzieję, że to się niedługo wydarzy. Nie chcielibyśmy tego sami robić, bo jednak jest tak, że o ile teraz mogliśmy robić pewne rzeczy, w których mogliśmy mieć takie poczucie, że wiemy, co robimy, tak jeżeli chodzi o dystrybucję, to są inni, którzy wiedzą to zdecydowanie lepiej. Chciałem, żebyś dla mnie poderwał dziewczynę, jak chcę z nią być. Ja się jako do aktora dzisiaj zgłaszam.